O biegach, proszę Państwa, będziemy teraz mówić. Biegi Klonowice i to już 17 rozpoczynają się i to już za moment. W naszym studiu Marek Piszczek, Społeczne Gimnazjum, ale także Szkoła Podstawowa imienia Klonowica w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. No, zorganizował Pan te biegi, które już odbywają się po raz 17. Cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i starszych, i młodszych. No to Pan wymyślił nam biegowy maj? Nie, może nie ja, ale cały zespół naszego wychowania fizycznego pod zgodą i patronatem naszej dyrekcji i całego środowiska społecznej szkoły, ale idea jest taka, że mamy wszyscy, nie? To są otwarte. Mamy nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci, rodziców, dziadków i organizowanych przez naszych uczniów, bo idea jest taka, że jestem sportowcem, organizatorem albo kibicem. I tak mamy uczestniczyć w kulturze fizycznej. I tak te biegi po raz 17. Jeżeli nie biegam, to organizuję. Jeżeli nie organizuję, to kibicuję, prawda? Czyli na trasie musi być ktoś, kto zawsze poda wodę. Na stadionie, bo wszystko widać wtedy, nie? I mamy 12 kategorii. Od przedszkolaka do biegu głównego. No bieg główny jest na 3-200 lat dla wszystkich. 17 edycja, ale mamy 11 lat tradycji. Także piękne święto, 8:30, otwarte, bez opłaty startowej. Mamy medale dla wszystkich, nagrody, mamy firmy zaprzyjaźnione, mamy patronat prezydenta. Także to już niewiele ponad kwadrans został. Jutro. To jutro jest. Jutro, w sobotę. Czyli to nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Nie. Ale Kamil też biega, muszę panu zdradzić. To może tak, się skusi. I w niedzielę biega? W niedzielę będę się modlił, ponieważ córka ma komunię świętą, w związku z tym mam takie usprawiedliwienie, że biegać nie mogę. Natomiast na jutro to zdążymy, spokojnie. No zapraszamy, drodzy Państwa. Rodzinnie zapraszam. Gdzie zapraszamy? Na stadion startu, odnowiony, śliczniutki, prawda? 8:30, rejestracja zawodników, także zapraszamy rodzin. Wszystkich. Rozumiem, że jest to propozycja dla wszystkich. To nie jest tylko propozycja dla osób związanych ze szkołą, z Klonowicą. Nie, absolutnie. Jesteśmy otwarci, organizujemy. Mówię, mamy fajne dzieciaki, mamy świetnych rodziców. Wychodzimy po raz 17, 17 edycja tych biegów. Dla amatorów też coś się znajdzie, jakaś trasa? Przede wszystkim. No 3-200 to tak może, jak ktoś nie biega, to tak trochę za dużo, ale... Dużo? No, można przejść w razie przejdzie. Nie ma jakiegoś limitu czasowego. Mamy przyprowadzić kibic. Jak na mnie spojrzeli obaj, proszę Państwa. Nie, przyprowadzić kibiców, kibicujemy. Od tego trzeba zacząć. Znani lubelscy maratończycy, przyjaciele, zaczynali od biegów Klonowica. O, niezła rekomendacja, powiedziałabym. No i tu nie wiem, czy mogę wymienić. Pana Kurczewskiego i pana Gawdę, Piotra, doktora jednego. To pozdrawiamy serdecznie maratończyków. Wracali do tego, ale zaczynaliśmy razem organizując biegi, takie rodziny nasze, nie? No to zapraszamy Państwa. Jutro o godzinie 8:30. Rejestracja, myślę, że 11:30 już będzie po, czyli całe popołudnie jeszcze. Na regenerację. Na regenerację. Po tym morderczym biegu na 3 kilometry. 3 kilometry, tak. Czy ja czuję jakąś ironię skierowaną absolutnie, w moją stronę? Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żeby rodzinnie oddać się tej przyjemności, jaką jest sport i bieganie. Jest taka możliwość jutra. Biegi Klonowica, 17 edycja. Już Marek Piszczek zapraszam. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję.